zamknąć oczy? No zamknij oczy, jak nie chcesz wyjść. Przy zamkniętym oczy nie jest chyba nie powiedzieć. Zobacz, z tej strony większy trochę. No bo to na górnej stronie. Co zatrzymała? Francuski jest w sumie taki bardziej miękki. Na Włochów było i za mało gadatliwi. Nie. Tutaj teraz ten strumień pod nami to jest bardzo mocno słodko, to jest spokój. Wiesz co, ale chyba zamiast tej kolejki wolałabym taką dużą jak to, co jechaliśmy tam w tyle. Jest takie wielkie opaćki małego będzie. Na narty, tak? Czy na narty, czy jakiś transportowy? Znaczy transportowy, narty też można, tam i też tutaj, no ale w zasadzie te na narty nie widzę, żeby miały tego koszy. A tu do środka narty nie weźmiesz, jak są większe. To mogą być letnie wagoniki zimowe. Już nie mają koszy, co widzisz. Widzisz? Ale tu w ogóle lasu nie ma. No kochanie, no to już jesteśmy na wysokości jakichś 1900 metrów, do 2000 dojeżdżamy, to co ty chcesz, no. Ale wiesz co? Mokre. No bo tu jeszcze dużo... No bo to wiesz, bo to się topi i zamarza z powrotem. Wczoraj zmywali przecież góry, tak? Tutaj. A tam taka kładeczka, tylko taka wąziutka. Na tym ten tak. Mostek taki. Aha, ale widać, że jest ścieżka do schodzenia, bo jest ten... Ale tutaj musiał być niezły trawers w tym miejscu. Tak, tu jest ścieżka trawers. Nie, ale uważam, że tu jest... Nie, za ostro już. Trochę za ostro i za długie zejście. Jest mokro. Wiesz. Ta ścieżynka jest taka... Zaraz ta na... Zobacz, ale wiesz. Też tymi... Azaliami. No. Po prostu byśmy mieli, wiesz, problem z przejściem. Tam zobacz, jaka jaką dziurę by kopalowało od tego. Ze śniegu? Ze śniegu. Tu się kończy lód na lodowcu.
jeszcze drugą stronę, ta druga strona jest brzydsza bardziej, bo jest bardziej mokra i... Ale tam ten... Woda cały czas płynie. Cały czas sieknie. A teraz pod górę? Ostro. Ostro pod górę, to znaczy zaraz będzie już się zbliżało do płaskiego. Drzewiny. Tam taka mgiełka, kurczę, z tego, ta woda. No nie, nie musiałby się bardzo mocno odwrócić. Jakiś mostek żelazny za to nam wpadę z tego. O, jaka dziura. Ale też jakiś taki bardzo wąski. No to na pieszych tylko. Bo tu, tak, bo tu jest ścieżka piesza. Ładniej się dzieje, to weźmy szlanką. Cień od tej. Mm-hmm. Na takie malutkie walce te znaczki jadą. No, szczególnie tam na tym śniegu teraz, co nie? Duże, duże, duże i teraz malutkie będzie zaraz zjeżdżało na śniegu. Ale wiecie co, mimo wszystko podziwiam tych budowniczych, którzy tę kolejkę tutaj budowali. No, to jest szczególnie tak jak tu jest słup na tym na przykład, co nie? Tak na samym akurat, wiesz, zboczu, weź go zakotwicz, zabetonuj dobrze, znaczy wiesz, a jednocześnie pracujesz na... A tutaj na... jeszcze zobacz, jakiś cały czas jakaś linia leci. No, pewnie zasilanie dodatkowe czy coś, muszą być wszystkie tutaj. Nie wiem, czy bezpośrednio, czy tego. To jak, wysiadamy w razie czego? To wysiadamy w razie czego. Żeby nie jeździć w kółko? Proszę zaczekać, zobaczymy, jedziemy, będzie widać troszkę.
bo zielone się zapala jak przejeżdża. A tu masz te owetki znowu. A tam śpiące owetki. Z drugim składem. Ale wiesz co, widzę je. Co one tu skubią? Chłodniej im. Nie grzeją się, nie muszą futerek zdejmować. No ale tu wygląda na to, że tu nie ma tych. Czego? Że tu już nikt nie jeździ, bo te wyciągi nieczynne. Nie, to nieczynne, tak, bo tu już widać, że za mało śniegu jest po prostu. Chodź. Chodzi mi po prostu na jakieś tam owce u góry. Po tych skałach. A tu skały. Tak, tu stały, ale tam po górę. Tak jak się śnieg kończy, Agata, jestem. Tu stoją, jeszcze kopią. Mhm. Z tym strumy. Tam takie statko. Muszę siedzieć bokiem, bo plecak. Ale tu z kolei te skały takie bardziej zielone niż białe. Tak. Znaczy mchy po raz tu widać się tutaj tego. Tutaj całe stado. Tu kolejne. Zaraz byś widziała, bo jak przejedziemy, to byś widziała w lewo bez problemu. Wracali z nartami. Mhm. Ale to wiesz co, to jeśli wracają o 10 z nartami, to znaczy, że warunki. To znaczy, że warunki niespecjalne. Krowy? Słychać dzwonki? Te mają dzwonki, bo przecież... A niektóre mają jeszcze wypisane jakieś te. Poznaczone. Poznaczone są. Ale kurczę, jedna wielka żwirownia. Tak, te wysokie góry już tak wyglądają, wiesz, kamienista. To już nie jest to, co tam na dole tego. Ale widać na śniegu, tak jaki zobacz, jest zanieczyszczony już teraz. Taki jest szarawy. Cię górki? Tak, o takich marzyłaś? Chyba trochę za wielkie. Nie, no popatrzenie do poglądania widoczków to wiesz. Po prostu już jest takie pustkowie, to już wiesz. Tutaj więcej śniegu z tej strony? Nie, ale wiesz, uważam, że rzeczywiście, jeśli o 10 wracają już z tego, to chyba niespecjalnie tam warunki muszą być. No też tak samo, że już wiesz, tak jak tu pewnie zobacz, tu jest pewnie trasa zjazdowa, która tego, a teraz już wychodzą, wiesz, już tego, już nie da się jej po prostu całej przejechać, o to chodzi, tak? Masz krzesełkowe, dodatkowe wyciągi. Akurat za tobą to nie zauważysz na razie. A tutaj, kurczę, tak blisko skały. No i już będziemy na tym.
zjeżdżać. Co? Mówię tu do góry po to, żeby za chwilę na dół zjechać. To... No, krzesełkowym dalej już nie jedziemy. Nie. Wiesz... Kawałek przejść po tym gdybyśmy bez sprzętu, to można by jeszcze tam usiąść na ten krzesełkowy, ale nie. Z plecakami to już jest tego. Czyli tak jak na tamtym można było schodzić, tak tu nie ma sensu. To jest droga, ale tego. Może by się kawałek przejść tą drogą już w górę. Jak jest odgarnięta i tego, chociaż trochę mokra, ma, ale nie. No tam zjeżdżają. Gdzie? Tam wyżej, tak? Tam przy tych słupkach, ale to nie wiem, czy to zjeżdżają, czy to jest ten... Bo nie, się przesuwają bardziej... cały czas punkty. Jeszcze patrzcie, jaka gruba warstwa tego lodu, a tu jakże jakaś woda pod spodem. Nie, to jest niezbyt bezpieczne. Znaczy nie, ale tą to... drogą się można przejść po prostu tam, wiesz, kawałek. Tutaj to jest odgarnięta tam w górę i tego. Tak. Tak.